moim przekonaniu istnieją dwa źródła tego projektu i oba są niechętnie ujawniane albo w ogóle nieujawniane. Pierwsze źródło jest bardzo odległe w czasie i to jest Cesarstwo Rzymskie Karolingów, Cesarstwo Karola Wielkiego. To jest początek, koniec wieku VIII i początek wieku IX naszej ery. Karol Wielki został koronowany przez papieża Leona III dokładnie w roku 800 w Rzymie na cesarza. Już przedtem, a także potem kontynuował tą działalność, podbił właściwie całą Europę od Pirenejów, od południowej zboczy Pirenejów, a nawet trochę dalej, bo były w tym cesarstwie dwie marchie hiszpańskie, marchia katalońska i marchia nawaryjska, aż po Łabę, a może nawet Odrę. Niejasne domysły, ale takie, na które nie ma żadnych wyraźnych dowodów, mówią nawet, że wojska Karola Wielkiego doszły do źródeł Wisły i zdobyły na jakiś czas, czy też przeszły, przynajmniej przez pogańskie państwo księcia Wiślan. Czy tak było naprawdę, nie wiadomo, natomiast niewątpliwie penetrowane przez wojska Karola Wielkiego były plemiona Słowian tak zwanych połapskich, czyli te, które usadowiły się na obu brzegach Łaby. To jest jedno źródło. No, łatwo zauważyć, że zasadą tych podbojów była siła. To znaczy te nie narody, bo narodów może jeszcze wtedy nie było, te plemiona zasiedlające ówczesną Europę były włączane do Imperium Karolińskiego przy pomocy miecza. Drugie źródło jest dość bliskie. Trzeba sięgnąć tylko jakieś 100, 110, no może 120 lat wstecz i poczytać pisma Róży Luksemburg. To jest źródło komunistyczne. Pomysł na wspólną Europę, zjednoczoną nie przy pomocy miecza, ale przy pomocy konieczności ekonomicznych. Ponieważ Róża Luksemburg była doktrynerką komunistyczną, wobec tego w naturalny sposób uważała, że to zjednoczenie Europy jest koniecznością ekonomiczną. To znaczy, że małe państwa i małe narody nie mają żadnych szans istnienia, muszą zostać włączone w większe całości, muszą zostać wchłonięte przez inne narody oraz inne wielkie państwa i utworzyć razem z nimi wielkie państwo europejskie, które, ponieważ istniejąc w tym kształcie, w jakim mogłaby zaistnieć Polska, czym takie małe państwa jak kraje na przykład bałtyckie, po prostu nie utrzymają się ekonomicznie. To ona, Róża Luksemburg, była osobą wykształconą na szwajcarskich uniwersytetach. Jak z tym wykształceniem połączyła swoją komunistyczną doktrynę, to wyszło jej, że te państwa mają za małe rynki, te małe państwa mają za małe rynki zbytu, wobec tego muszą ograniczać swoją produkcję, a ograniczając swoją produkcję, no, skazują się na wymarcie ekonomiczne. No wobec tego muszą się włączyć w większą całość. No jaką większą całość? Ona działała na terenie Niemiec. Dla niej wielkim narodem i wielkim państwem był naród niemiecki i Rzesza Niemiecka. Źródło więc trochę podobne do źródła karolińskiego, choć minęło wiele stuleci między tymi dwoma projektami na wspólną Europę, ale przedstawiające zupełnie inny pomysł na zjednoczenie. Zjednoczenie nie przy pomocy miecza, jak w czasach Karola Wielkiego, nie przy pomocy czołgów, jak w czasach Adolfa Hitlera, późniejszych trochę, ale przy pomocy ekonomii. Przykład grecki wydaje się wskazywać, że ta próba zjednoczenia, która się nazywa próbą zjednoczenia, udaną już próbą zjednoczenia Europy, jest w gruncie rzeczy próbą zawłaszczenia Europy przy pomocy banków i wielkich korporacji. To znaczy w posiadanie tych małych państw, które według Róży Luksemburg nie miały sposobu na własne istnienie ekonomiczne, będzie wykupienie ich przez wielkie banki i wielkie korporacje. Czy tak rzeczywiście się stanie? No,
To jest bardzo prawdopodobne. Ale trzeba też pamiętać, że Imperium Karola Wielkiego, zdobyte przy pomocy miecza, trwało zaledwie kilkadziesiąt lat. Choć było wspaniałym dziełem, właśnie rozciągającym się od Pirenejów prawie po Wisłę, szybko zaczęło się rozpadać. I zostało po nim piękne wspomnienie historyczne. Także nie wiadomo, jak długo, jak trwałe są te wielkie całości, które próbuje się zorganizować.